witam, moi drodzy, serdecznie w kręcie, ale zaczynam od samolotu. Widzicie taki samolot? To jest samolot odrzutowy, nieduży, ale tym samolotem będziemy latali podczas 16 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ wszystkim wam o tym mówimy, że 13 stycznia rozpoczynamy na Helu, tam gdzie jest początek Polski, śmigamy do Gdańska, z Gdańska do Wrocławia, z Wrocławia do Krakowa, z Krakowa do Warszawy, aby tam wszystkich przywitać naszym światełkiem do nieba, stamtąd do studia, czyli finał się zapowiada niezwykle gorący, podróżujący, ale taki właśnie, że w ten sposób będziemy mogli dotknąć bardzo wiele miejsc. A my już zaczynamy naszą kręciołę, czyli od oklaśnięcia, moi drodzy, Złoty Bączek, Złoty Bączek. Co nam przygotował Krzysio Dobie w swoim programie Złoty Bączek? Zespół 6 na 9. Zespół, który spełnił swoje największe marzenie, a więc od uczestników przystanku, a więc od kibicowania przystanku, nagle miał szansę zagrać, trenował w garażu, prawdziwie garażowa kapela i nagle dostała szansę, że mogła zagrać na przystanku Ucok. Co się też stało, jakie emocje za tym idą? Oglądajcie, poniedziałek, premiera, godzina 17, Złoty Bączek. Także w Złotym Bączku, uwaga, Krzysio nam chce dać relację z Hard Rock Cafe, gdzie nasze kamery są już na stałe. Poniedziałek, godzina 17 i w ten sposób muzycznie rozpoczęliśmy kręciołę. Okej, panowie, jedziecie na przystanek Ucok. Ale co? And if someone of them wants to add something, there's a mix between electronic and something which is called post rock, and you know, it's always been tagged as indietronic. So, but a lot of crescendo, if you know the term, and you know. And our performance is like an audiovisual stuff. So, yeah, we play with no lights at all. Zaczęliśmy program od prezentacji Złotego Bączka, czyli poniedziałek muzyczny, a także piątek, czyli koniec tygodnia, tak samo muzyczny piątek o godzinie 19 w moim programie Poland Rock, między innymi Trybunie Tutki, zespół, który poznaliśmy na przystanku Woodstock, który daje niesamowite granie góralskie połączone z muzyką rockową, z muzyką reggae, a ich najsłynniejsza wiązanka wspólnych pieśni to jest Twinkly Brothers i Trybunie Tutki. Na piątek, godzina 19, premiera Poland Rocka. I moi drodzy, już witamy się z nauczycielami w całej Polsce. Dzień dobry Państwu. RUR, ratujemy, uczymy ratować, śmigamy po całym kraju, pokazujemy szkolenia, między innymi zmuszamy Was do takiej aktywności, ale zmuszać nie trzeba, ponieważ zgłoszeń mamy bardzo, bardzo dużo. Środa, godzina 19.30 i między innymi, moi drodzy, przy okazji szkoleń trafiliśmy na niezwykłego malarza. Radek jest mieszkańcem domu pomocy społecznej, ale to, w jaki sposób tworzy, w jaki sposób maluje, to, w jaki sposób znalazł swoje miejsce w życiu i jak właśnie wychowawcy nim się zajęli, że Radek może malować i może tworzyć te rzeczy, to będzie treścią naszego programu RUR. Środa, godzina 19.30. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że można do takich osiągnięć dojść, a to są wspólne prace nas wszystkich, nauczycieli, wychowawców i w tym momencie Radka, który myślę, że bardzo mocno znalazł swój punkt życia. Miałem wtórną wystawę, takim studenckim właśnie, w akademiku. Miałem w Kutnie, tam gdzie chodziłem do szkoły, też miałem wystawę. Poza tym jeżdżę na różne plenery, miałem też wystawy trochę zbiorowe. Wiesz co to jest? Tybetańczyk. Z Tybetu. Tak sobie wyobrażam zespół rockowy. Na przez
można, że to przystanek Woodstock, ale to jest w kosmosie. W kosmosie. Są ludzie ufoludzki, którzy też się uczą jak ludzie, dysponować jak my mamy, nie? Mhm. No. A Jurek we wtorek zaprasza na podróże, czyli godzina 16.30 premierowo, ale później przez cały tydzień, tym razem będziemy też w Australii. Trzecia część naszych podróży, ale już teraz dziękuję za wszystkie maile, które do nas przychodzą. Część z was była w Australii i potwierdza istotnie, pięknie, spokojnie, aż za spokojnie. Część z was się pyta, jak tam się dostać. No co wam będę mówił? Że samolotem ten jest za mały. Musi być dwa razy taki. On musi być tak długi jak to dwa razy i wtedy takim samolotem można się dostać. Pokazuję wam ten samolot, jeszcze raz wracam do tego, że będziemy podróżowali po całej Polsce, kiedy będzie finał, bo możemy go obrędować i możemy pomalować go tak jak chcemy. Już kombinujemy, żeby był bardzo kolorowy. Takie kolorowe samoloty latały do Australii, między innymi Brytyjczyk. Na swoich ogonach miał takie zajawki różnych państw. Jedna z zajawek pod tytułem Polska miała przepiękne łowickie wzory. Już tego nie ma, ale wy będziecie mogli zobaczyć, nie ruszając się z miejsca, Australię naprawdę ciepłą, gorącą, która teraz zwłaszcza, taki obraz nam się niezwykle przyda. Wtorek, godzina 16.30, trzecia część, ale powtórkowo będziecie mogli zobaczyć wszystkie Australie, oczywiście w naszym programie OTV. Australia to bardzo przyjazny kraj, ciepły, chwalony słońcem. Australia ma kilka twarzy. Jedną z nich to jest to najpiękniejsze miasto na świecie, Sydney. Druga to Wielka Rafa Koralowa. A trzecia twarz Australii to ten mistyczny, spalony słońcem Outback z czerwoną ziemią, z kangurami, ze strusiami emu, koala.